Lalka. Bolesław Prus. Czyta Krystian Kowalski. Rozdział 1. Jak wygląda firma Jan Mincel i Stanisław Wokulski przez szkło butelek. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą Jan Mincel i Stanisław Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszy i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie Jan Mincel i Stanisław Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelką z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego, jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego towarzystwa dobroczynności, znali Stanisława Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umiesz uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat, awanturnik. Józiu, przynieś no jeszcze piwa, a która to butelka? Lecz usta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już 6, jak to ten czas leci. Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej co radca jadłodajni, dla jego właściciela, subiektów i chłopców przyczyny klęsk mających paść na Stanisława Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski, a tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no, Józiu, piwa, która to... 7. buteleczka, panie radco, służę piorunem. Już 7, jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą. domawadą, ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego nie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika, oprawionego w srebro. Nazywam go, odparł powoli, ogryzając i zapalając cygaro. Nazywam go wariatem, gdyż znam go lat, zaczekaj pan, 15, 17, 18, było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat w handlu win i delikatesów. Tak. I jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo. Zrazy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii, wtrącił agent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Agent począł chwiać głowę w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych. Wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Taka jak inna, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko że przy posłudze był bestia, niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie, handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subiekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł. Nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale co pan wiesz, ciągnął radca, uderzając agenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co? Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy. I sam w rezultacie oparł się, że aż gdzieś koło Irkucka. Eca panie, westchnął agent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi. Aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dyspotenta, Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową. I w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie głupie było, wtrącił agent. Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. Jeszcze jak? Prawił radca. Patrz pan, jednakże, co to znaczy szczęście. 1,5 roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po 4-letniej katordze został wolny jak ptaszek. Z zasobnym sklepem i 30 tysiącami rubli w gotowiźnie, na którą pracowały 2 pokolenia minclów. Ma szczęście? Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to panie? Dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie. Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy jakiego diabła. Może je będzie miał. Odezwał się ajent. Aha, żachnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz pan, że w Turcji znajdzie się jeszcze bogatszą babę aniżeli nieboszczyka Minclowa? Józiu. Służę piorunem. Jedzie ósma. Ósma? Powtórzył radca. To być nie może. Zaraz. Przedtem była szósta, potem siódma. Kluczał, zasłaniając twarz. No może być, że ósma. Jak ten czas leci. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą Jan Mincel i Stanisław Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność, zaciekawiona pogłoskami o bankructwie, coraz liczniej odwiedzała magazyn. Od chwili zaś, kiedy Wokulski opuścił Warszawę, zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się, kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subiekci. Jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty. Drugi szatyn, z brodą filozofa, a ruchami księcia, i trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadawał nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.